Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej. Jesteś pewny siebie? Masz wyobraźnię? Jesteś mądrzejszy od kobiety, z którą się spotykasz? To proponuję Ci, żebyś został jej przyjacielem, ale na własne życzenie. Nie na jej życzenie, tylko na własne życzenie. Dlaczego? Ponieważ gdy się z nią prześpisz, gdy spędzisz z nią cudowny wieczór, jeden, drugi, trzeci, to będzie zależało tylko i wyłącznie od Ciebie, ponieważ jesteś pewnym siebie facetem, konkretnym siebie facetem i to Ty wybierasz kobiety, więc jeżeli przespałeś się już z nią, to Ty decydujesz, czy będziesz jej przyjacielem, czy będziesz jej kochankiem, czy będziesz jej facetem, czy będziesz jej miłością życia. Nigdy, przenigdy nie pozwól, żeby to ona zrobiła z Ciebie przyjaciela. Ponieważ jeżeli podoba Ci się bardzo kobieta, jeżeli cudownie spędzać się z nią czas, albo jesteś na jej punkcie bardzo zauroczony, to będziesz bardzo ubolewał nad tym, gdy ta kobieta zrobi z Ciebie przyjaciela. Dlatego taka bardzo dobra rada ode mnie, że jeżeli spotkałeś kobietę, która Ci się niesamowicie podoba, która jest piękna, z którą Ci się cudownie przebywa, z którą Ci się cudownie przebywa i cudownie ze sobą spędzacie czas, to proponuję Ci, żebyś po prostu się z nią przespał, spędził cudowny wieczór, jeden, drugi, trzeci i wybrał po prostu wybrał ją jako kobietę do życia, koleżankę, a może przyjaciółkę. Ponieważ ona może mieć wiele koleżanek, które jeszcze bardziej Ci się spodobają i również się możesz z nimi przespać i one zostaną Twoimi koleżankami, przyjaciółkami, kim tylko chcesz. Chodzi mi tylko o jedną bardzo ważną rzecz, żebyś to Ty wybierał. Żebyś to Ty wybierał, kim ona dla Ciebie będzie, a nie ona wybierała Ciebie na przyjaciela. Bo jeżeli ona Cię wybiera na przyjaciela, to znaczy, że jesteś bardzo słaby w tej relacji. Hej!